Hej, hej, witajcie ponownie. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam rozwiązanie i omówię 12 zadanie maturalne z matury majowej 2023. Przeczytajmy wprowadzenie do zadania. Złącze nerwowo-mięśniowe to synapsa znajdująca się między neuronem ruchowym a włóknem mięśniowym. Warunkiem niezbędnym do uwolnienia w synapsie przekaźnika nerwowego, np. acetylocholiny, jest połączenie pęcherzyków synaptycznych zawierających neurotransmiter z błoną komórkową neuronu. Umożliwia je kompleks fuzyjny tworzony przez kilka białek transbłonowych SNARE. Toksyna botulinowa jest wytwarzana przez beztlenowe bakterie Clostridium botulinum. Po dostaniu się do organizmu człowieka, toksyna botulinowa dociera do szczeliny synaptycznej, gdzie łączy się z receptorami w błonie neuronu i wnika do jego wnętrza. Forma aktywna toksyny składa się z dwóch podjednostek – łańcucha lekkiego oraz łańcucha ciężkiego, które są połączone mostkiem dziesiarczkowym. Po rozłączeniu się tych podjednostek łańcuch lekki rozkłada białka z grupy SNARE. Ostatecznie dochodzi do zablokowania przewodzenia w złączu nerwowo-mięśniowym, w wyniku czego mięśnie ulegają zwiotczeniu. Na poniższych schematach przedstawiono mechanizm przekazywania pobudzenia w synapsie nerwowo-mięśniowej osoby zdrowej, schemat A, oraz mechanizm działania toksyny botulinowej, schemat B. Strzałkami oznaczono kolejność zdarzeń przedstawionych na schematach. Teraz czas na polecenie. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące działania toksyny botulinowej są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Pierwsze zdanie brzmi tak. W procesie porażania mięśni przez toksynę botulinową dochodzi do przemieszczania jej łańcucha lekkiego do cytozolu neuronu. To zdanie jest zdaniem prawdziwym. Kiedy wrócimy sobie do schematu, to widzimy, że łańcuch lekki wędruje przez szczelinę synaptyczną, aż osiąga cytozol neuronu. Zdanie drugie. Po związaniu się z receptorem w szczelinie synaptycznej, toksyna botulinowa wnika do neuronu na drodze endocytozy. To też jest zdanie prawdziwe. To jest kontynuacja tego pierwszego zdania, czyli widzimy, że tworzy się taki ładny pęcherzyk, uwypuklenie błony komórkowej neuronu i on zamyka w środku łańcuch lekki, który przedostaje się w ten sposób do cytozolu neuronu. Jak mamy taki pęcherzyk i mamy pobranie jakiejś cząsteczki za pomocą uwypuklenia błony komórkowej, to mamy pewność, że jest to endocytoza. No i trzecie zdanie. Toksyna botulinowa po przedostaniu się do szczeliny synaptycznej blokuje receptory acetylocholiny w błonie komórkowej. To zdanie jest zdaniem fałszywym. Dlaczego? Widzimy, że gdy toksyna botulinowa dostaje się do szczeliny synaptycznej, no to właśnie jej działanie polega na tym, co opisano w pierwszych dwóch podpunktach, czyli na drodze endocytozy zostaje zamknięta w pęcherzyku powstałym przez uwypuklenie błony komórkowej neuronu i w ten sposób przemieszcza się do cytozolu neuronu. Natomiast receptor komórki mięśniowej nie zostaje tutaj zablokowany przez toksynę botulinową. Zupełnie tutaj nie ma takiego mechanizmu. Przeanalizujmy kolejne polecenie. Na podstawie przedstawionych w tekście informacji określ najwyższą rzędowość struktury białka toksyny botulinowej. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do jednej cechy budowy tego białka. No to wracamy do tekstu i mamy tutaj taki fragment. Forma aktywna toksyny składa się z dwóch podjednostek. Łańcucha lekkiego oraz łańcucha ciężkiego, które są połączone mostkiem dziesiarczkowym. Po rozłączeniu się tych podjednostek łańcuch lekki rozkłada białka z grupy SNARE. Ostatecznie dochodzi do zablokowania przewodzenia w złączu nerwowo-mięśniowym, w wyniku czego mięśnie ulegają zwiotczeniu. Także na podstawie tego fragmentu tekstu możemy stwierdzić, że toksyna botulinowa ma strukturę czwartorzędową, ponieważ składa się z łańcucha lekkiego i ciężkiego połączonych mostkiem dziesiarczkowym, czyli z więcej niż jednego łańcucha polipeptydowego,
co jest charakterystyczne dla białek o strukturze czwartorzędowej. Tutaj ten mostek dysiarczkowy może nam trochę podpowiedzieć, a może też trochę zamieszać, dlatego że mostki dysiarczkowe kojarzą nam się ze strukturą trzeciorzędową, którą stabilizują. Natomiast, żeby białko miało strukturę czwartorzędową, no to najpierw musi mieć trzeciorzędową. A tutaj kluczowa dla nas informacja to budowa toksyny botulinowej z dwóch łańcuchów polipeptydowych. Jak mamy więcej niż jeden łańcuch polipeptydowy, to na pewno będzie to białko o strukturze czwartorzędowej. Przeanalizujmy kolejne polecenie. Uzupełnij tabelę. Uporządkuj w odpowiedniej kolejności procesy fizjologiczne zachodzące w synapsie nerwowo-mięśniowej u zdrowego człowieka. Wpisz numery w odpowiednie miejsca tabeli. No i mamy tutaj już pierwszy punkt zaznaczony w tym zadaniu, był już gotowy, czyli dotarcie impulsu nerwowego do synapsy nerwowo-mięśniowej i utworzenie kompleksu fuzyjnego przez białka transbłonowe SNARE. Drugi etap, zgodnie z rysunkiem, to fuzja pęcherzyków synaptycznych z błoną presynaptyczną neuronu i uwolnienie acetylocholiny do szczeliny synaptycznej. Trzeci etap to wiązanie się acetylocholiny z mięśniowym receptorem błonowym. I czwarty etap, depolaryzacja błony komórkowej, komórki mięśniowej i powstanie potencjału czynnościowego. Dzięki, że obejrzeliście film do końca. Mam nadzieję, że rozwiał wszelkie wątpliwości i wzbogacił Waszą wiedzę, a rozwiązywanie zadań maturalnych będzie coraz łatwiejsze. Do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Zorganizowana matura. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz i koniecznie zasubskrybuj kanał, aby żadna kolejna lekcja Ci nie uciekła. Zajrzyj też na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz liczne mnemotechniki i wiele wiedzy biologicznej do matury. Cześć!